Poważne kłopoty Benjamina Netanyahu. Trybunał w Hadze zawnioskował o nakaz aresztowania premiera Izraela za zbrodnie wojenne. Czy właśnie skończyła się tolerancja dla działań w Strefie Gazy? Złoty notuje najlepszą serię w tym roku. Nasza waluta umacnia się przede wszystkim do dolara, a eksperci uważają, że stanie się najważniejszą walutą regionu. Z czego wynika obecna siła złotego i słabość dolara? Prezydent Iranu zginął wczoraj w katastrofie lotniczej. Kim był i czym zasłynął Ebrahim Raisi? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek, jak zwykle, proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... zaczynajmy. Polski złoty coraz mocniejszy, euro nisko, a dolar ma kłopoty. Złoty zyskuje do dolara już czwarty tydzień z rzędu, a podobna sytuacja nie miała miejsca od listopada 2023 roku. Amerykańska waluta spadła już do okolic 3 zł i 91 groszy, a waluta europejska do 4,25. Złoty nie był tak mocny od dawna, a w przypadku dolara na horyzoncie jest kurs najniższy od prawie 3 lat. Umocnienie złotego to zjawisko niewątpliwie korzystne dla osób planujących wakacje za granicą i importerów. Więc jeśli planujecie zakup twardych walut, być może jest to całkiem dobry moment. Sytuacja jest natomiast niekorzystna dla eksporterów, którzy otrzymują płatności w dolarach czy euro. Takie firmy w oczywisty sposób tracą w momentach umocnienia naszej waluty. Prognozy wskazują jednak, że ten trend może się utrzymać, a dolar może niebawem zanurkować jeszcze głębiej. Wcale nie tak dawno niektórzy wieszczyli dolara po 6 zł, ale czas odpowiednio zweryfikował te prognozy, a obecna sytuacja jest zupełnie inna. Dlaczego zatem złoty tak mocno zyskuje do dolara? Jednym z głównych powodów jest osłabienie amerykańskiej waluty na światowych rynkach. Dzieje się tak m.in. z uwagi na raport wskazujący na słabszą kondycję amerykańskiego konsumenta niż wcześniej przewidywano. Nie pomogły także najnowsze dane inflacyjne zza oceanu, które mają spore znaczenie dla rynku walutowego. Inflacja w USA spadła z 3,5% do 3,4%, ale nadal brak postępów w osiągnięciu celu Fed na poziomie 2%. Warto zauważyć, że miesięczna inflacja w USA niespodziewanie spowolniła do 0,3% w kwietniu w porównaniu do 0,4% w lutym i w marcu, co jest pierwszym takim spadkiem od października 2023. Inflacja w USA generalnie spełnia oczekiwania, z wyjątkiem miesięcznej inflacji głównej, która wyniosła 0,3%. To wyjaśnia wyraźną słabość dolara, komentują ekonomiści XTB. Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymuje od lipca zeszłego roku kluczową stopę procentową w przedziale 5,25-5,50, co jest najwyższym poziomem od 23 lat. Do tego szybka zmiana nie jest spodziewana. Inwestorzy przewidują większe szanse na poluzowanie polityki pieniężnej przez Fed dopiero we wrześniu. Prawdopodobieństwo oceniane jest na ponad 50%. Ponadto oprocentowanie 10-letnich obligacji w USA spadło do najniższego poziomu od 5 kwietnia, co jest spowodowane rosnącymi oczekiwaniami na obniżkę stóp procentowych. W efekcie waluty takie jak złoty zyskały na wartości i mogą nadal na tym korzystać, ponieważ w Polsce cięcia stóp procentowych są mało prawdopodobne, podkreśla Daniel Kostecki. To prawda, tak jak wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, jest spora szansa na to, że obniżki stóp w Polsce w tym roku jednak nie będzie. RPP nadal jest w trybie obserwacji rynku i zakładam, że do końca roku raczej się to nie zmieni. Inflacja w Polsce już odbiła od poziomu minimum marcowego i rozpoczęła drogę ku 5-6%, które pojawią się pewnie pod koniec roku. Złoty należy jednak do walut krajów rozwijających się, co oznacza, że zyskuje na wartości, kiedy inwestorzy są skłonni do podejmowania większego ryzyka. Istotnym czynnikiem jest także obecna polityka monetarna USA. Z najnowszych danych z rynku pracy, budownictwa i przemysłu wynika, że gospodarka USA wykazuje oznaki spowolnienia. W połączeniu ze stabilnością
rosnącą inflacją, wzrosła więc presja na Federalny Komitet Otwartego Rynku, aby obniżyć stopy procentowe. Rynek spodziewa się, że cięcia mogą nastąpić na wrześniowym posiedzeniu, tuż przed wyborami prezydenckimi. Jeśli obecne trendy zostaną utrzymane, możemy zaobserwować dolara nawet w okolicach 3,85, a może i 3,80, co byłoby pierwszą taką sytuacją od września 2021 roku. Również ekonomiści Goldman Sachs mają pozytywne oczekiwania wobec polskiego złotego. Mianowicie uważają, że w nadchodzących latach może on stać się jedną z najważniejszych walut w regionie. W swojej długoterminowej prognozie na rok 2025 zakładają, że kurs dolar-złoty może spaść nawet do poziomu 3,78. Opinie analityków w kontekście dalszych spadków dolara i umocnienia złotego są raczej zgodne. Warto jednak zauważyć, że to tylko opinie, a nikt z nas nie ma szklanej kuli, aby wywróżyć przyszłość. Pytanie zatem, jak sądzicie, czy złoty będzie dalej się umacniał? Dajcie znać w komentarzu. Od dłuższego czasu rośnie nie tylko wycena złotego, ale i złota, które pomimo ceny ponad 2400 dolarów za uncję, wciąż cieszy się popularnością. Pamiętajcie, że istnieją sprawdzone metody zakupu fizycznego złota bez posiadania dużej ilości gotówki. Jak to działa? Na goldsaver.pl możecie kupować złoto w niewielkich częściach za taką kwotę, na jaką obecnie was stać, bez konieczności wydawania dużych kwot za jednym razem. Kupujemy je na przykład za 500 zł miesięcznie i jak tylko uzbieramy jedną całą uncję złota, czyli 31,1 gram, to możemy odebrać je w postaci takiej oto fizycznej sztabki. Następnie GoldSaver wysyła sztabkę razem z certyfikatem na nasz adres, ubezpieczoną i porządnie zabezpieczoną. Osobiście odebrałem już 2 sztuki, więc mogę potwierdzić z doświadczenia, że cały proces przebiega bez większych problemów. Korzystając z oferty partnera kanału, od razu oszczędzamy w złocie, a nasze środki nie leżą bezczynnie na koncie. Warto więc rozważyć kruszce jako aktywa, które zwykle lepiej znoszą próbę czasu niż gotówka. Aby zacząć oszczędzać w złocie, wystarczy zarejestrować się w sklepie goldsaver.pl i kupować złoto za ile chcecie i kiedy tylko chcecie. Nasza społeczność może także liczyć na dodatkowy bonus w wysokości 100 zł do pierwszej sztabki. Bonus zrealizuje się, kiedy tylko dotrzecie do wartości jednej sztabki. Zatem owocnego oszczędzania! Irański prezydent ginie w katastrofie lotniczej. Kim był Ebrahim Raisi i co to oznacza dla polityki Bliskiego Wschodu? W wyniku katastrofy śmigłowca życie stracił wczoraj irański prezydent Ebrahim Raisi. Był on irańskim politykiem konserwatywnym oraz szyickim duchownym. Ebrahim Raisi pełnił funkcję prezydenta od 3 sierpnia 2021 roku. Wybory wygrał w pierwszej turze, zdobywając niespełna 62% głosów, przy czym wielu z jego przeciwników zostało wykluczonych z kandydowania w trakcie irańskiego systemu weryfikacji. Kim był i jakimi wartościami kierował się w polityce Ebrahim Raisi? Zanim został prezydentem Iranu, przeszedł różne szczeble kariery w irańskim systemie sądowniczym. Poczynając od stanowiska zastępcy prokuratora, które zaczął pełnić mając zaledwie 20 lat, a kończąc na stanowisku głównego sędziego, czyli zwierzchnika irańskiego wymiaru sprawiedliwości. W trakcie swojej kariery był jednym z odpowiedzialnych za masowe egzekucje więźniów politycznych w Iranie w roku 1988, w których życie straciło około 4-5 tysięcy osób. Byli to głównie członkowie organizacji ludowych mujahedinów, komunistycznej partii Tude oraz organizacji irańskich fedainów ludowych. W tym czasie Raisi pełnił funkcję zastępcy prokuratora Trybunału Rewolucyjnego w Teheranie. Prezydent w teokratycznym Iranie jest drugą osobą w państwie. Głową państwa jest natomiast najwyższy przywódca Islamskiej Republiki Iranu, nazywany też najwyższym prawnikiem muzułmańskim. Wybierany jest przez zgromadzenie ekspertów, a swą funkcję sprawuje dożywotnio. Zmarły prezydent Raisi był członkiem zgromadzenia ekspertów. Wiele osób widziało w nim następcę obecnego najwyższego przywódcy, którym jest w tej chwili Ali Chamenei. Raisi opowiadał się za ultrakonserwatywnym kursem w polityce wewnętrznej i bardziej konfrontacyjnym w polityce zagranicznej. Przedstawiał się jako orędownik niższych klas i zwolennik walki z korupcją. Zdecydowanie sprzeciwiał się także porozumieniu atomowemu zawartemu z USA przez swojego poprzednika w roku 2015.
Raisi also addressed the issue of the Iranian nuclear deal. The Iranian president reiterated his demand for guarantees once again. It has called for the sanctions to be lifted before reaching a deal. Raisi says it is because it cannot trust America once again. The Iranian president has, however, ruled out any meeting with Biden on the sidelines. Iran w czasie rządów Raisiego oficjalnie zajął neutralne stanowisko wobec wojny na Ukrainie, nie opowiadając się po żadnej ze stron. Przynajmniej oficjalnie. Sprzedawał jednak drony Shahed rosyjskiej armii, które wciąż latają nad ukraińskimi żołnierzami i cywilami. Raisi jako zdecydowany przeciwnik Izraela poparł także październikowy atak Hamasu na Izrael. Był także politykiem mocno antyzachodnim. Some time ago, the previous president of the United States of America announced that ISIS was created by the United States of America. For us, it makes no difference whether ISIS, Daesh was made by which administration, a rich American government. What matters is that a government on the other side of this planet decided to bring havoc and chaos to the geography of our region at the expense of the lives and the blood of women and children and the innocents. Na początku 2023 roku Iran i Arabia Saudyjska wznowiły stosunki dyplomatyczne zerwane w roku 2016, co doprowadziło do ponownego otwarcia ambasad w Teheranie i Riyadzie. Decyzja ta została podjęta w wyniku rozmów prowadzonych w Pekinie. Raisi został objęty sankcjami przez USA w roku 2019 w trakcie prezydentury Donalda Trumpa w związku z łamaniem praw człowieka. Za co dokładnie Stany nałożyły na niego sankcje? Cytuję, za jego nadzór administracyjny nad egzekucjami osób nieletnich w chwili popełniania przestępstwa oraz torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem więźniów w Iranie, w tym amputacjami. Prezydent Raisi zginął w niedzielę po południu, gdy najprawdopodobniej z powodu złych warunków atmosferycznych rozbił się jego śmigłowiec. Wraz z prezydentem Raisim zginął również szef MSZ Iranu i kilku innych przedstawicieli władz irańskich. Do tragicznego wypadku doszło w pobliżu Dżolfy w prowincji Azerbejdżan Wschodni. Maszyna rozbiła się o zbocze góry. Z doniesień medialnych wynika, że z powodu gęstej mgły widoczność w momencie katastrofy ograniczała się do 5 metrów. W konwoju prezydenckim leciały jednak 3 śmigłowce. 2 pozostałe doleciały do celu bez przeszkód. Część komentatorów wskazuje także, że Iran ogólnie ma fatalne statystyki wypadków lotniczych, ponieważ z powodu sankcji nie może pozyskać sprzętu potrzebnego do obsługi swojej floty powietrznej. Po śmierci swojego prezydenta w Iranie będzie obowiązywać 5-dniowa żałoba. Do czasu wyborów obowiązki prezydenta będzie sprawował dotychczasowy wiceprezydent Mohamed Mohber. Nowe wybory muszą być przeprowadzone najpóźniej w ciągu 50 dni. Jaki kierunek polityki obierze po nich Iran? Tego dowiemy się za kilka miesięcy, aczkolwiek nie należy się spodziewać dużego zwrotu akcji, gdyż kierunek polityki kształtuje w Iranie przede wszystkim głowa państwa, czyli najwyższy przywódca. Trybunał w Hadze wyda nakaz aresztowania premiera Izraela, Netanyahu, oskarżony o zbrodnie wojenne. Prokurator Międzynarodowy Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, wystąpił z wnioskiem o wydanie nakazów aresztowania dla liderów Izraela i Hamasu. Według jego oceny faktów, biuro zebrało wystarczająco dużo dowodów, aby oskarżyć liderów Izraela i Palestyny o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Na celowniku Hagi znalazł się także izraelski minister obrony, Yoav Gallant, i 3 przywódcy Hamasu. Wiele państw i obywateli protestowało już w kontekście wydarzeń w Strefie Gazy i polityki wojennej Izraela. Choćby RPA złożyła w ostatnich dniach 4 wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o podjęcie działań nadzwyczajnych w odpowiedzi na izraelskie działania wojenne w Rafah. Działania wojenne w tym miejscu Izrael rozpoczął 7 maja, pomimo zgody Hamasu na porozumienie i zawieszenie broni. Według Reutersa władze Izraela skierowały prośbę do sędziów o odrzucenie wniosku złożonego przez RPA, w którym nakazano stronie izraelskiej wstrzymanie operacji w Rafah. Izraelski urzędnik Gilad Noam określił oskarżenie Izraela o akty ludobójstwa na Palestyńczykach jako całkowicie oderwane od faktów i okoliczności. Przedstawiciele Trybunału w Hadze
uważają jednak inaczej. Zarzuty wobec Netanyahu i Galanta obejmują doprowadzenie do eksterminacji, spowodowanie głodu jako metody prowadzenia wojny, w tym odmowę dostaw pomocy humanitarnej, celowe atakowanie cywilów w czasie konfliktu, podkreślił prokurator Trybunału Karim Khan. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined by my office that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. Oficjalnej odpowiedzi ze strony izraelskiego rządu czy Hamasu jeszcze się nie doczekaliśmy. Jeśli jednak nakaz wejdzie w życie, to premier Izraela będzie mógł zostać aresztowany w każdym ze 124 krajów członkowskich sądu. Obejmuje to większość krajów europejskich, ale już na przykład Stany Zjednoczone nie. Warto podkreślić, że decyzja ta stawia Benjamina Netanyahu w towarzystwie prezydenta Rosji Władimira Putina, wobec którego MTK wydał nakaz aresztowania w związku z wojną Moskwy z Ukrainą. Jak uważacie, czy premier Izraela znajdzie się na tej liście słusznie, czy może oskarżenia o ludobójstwo są bezpodstawne? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu jako pozdrowienie dla mnie i ekipy i do zobaczenia w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!